Obecnie spółki z rynku regulowanego ujawniają dwie kategorie informacji dotyczących ich aktualnej działalności. Z jednej strony są to informacje bieżące, a więc takie, które dotyczą wydarzeń skatalogowanych w przepisach prawa. Wystąpienie któregokolwiek z tych wydarzeń powoduje automatycznie konieczność ujawnienia raportu. Z drugiej strony publikowane są tzw. informacje poufne, a więc informacje, które mogą mieć wpływ na cenę papierów wartościowych. Uznanie, że dana informacja jest poufna, tym samym podlega konieczności opublikowania, jest zadaniem zarządu spółki. Po zmianach wprowadzona zostanie w całej Unii Europejskiej jednolita definicja informacji poufnej, a także wspólne zasady jej ujawniania. W praktyce oznacza to, że z polskich przepisów zniknie katalog informacji bieżących, a więc tych, które są zawsze ujawniane. Publikowane będą tylko i wyłącznie informacje poufne. Wiąże się to z koniecznością każdorazowej oceny danej informacji pod kątem tego, jak ona wpływa na cenę, a tym samym czy powinna podlegać publikacji. Rewolucja czeka również emitentów z rynku New Connect. Inaczej niż obecnie, po zmianach będą oni publikowani informacje poufne na takich samych zasadach jak spółki z rynku regulowanego. Unia Europejska uznała również, że konieczne jest wprowadzenie odstraszających oraz zbliżonych sankcji we wszystkich państwach członkowskich. W rezultacie należy spodziewać się zwiększenia kar administracyjnych grożących za naruszenie przepisów dotyczących obowiązków związanych z notowaniem na rynku regulowanym. W szczególności, zgodnie z rozporządzeniem MAR, niektóre nadużycia na rynku będą wiązały się z możliwością nałożenia na spółki kar sięgających aż 15 milionów euro lub 15% ich obrotów. Dodatkowo zmiany do dyrektywy transparencji spowodują, że wzrośnie wysokość kar, która będzie mogła zostać nałożona na członków zarządu tych spółek, które dopuściły się rażącego naruszenia przepisów. Ponadto, co jest nowością na polskim rynku kapitałowym, wprowadzona zostanie możliwość nakładania kar na członków rad nadzorczych.